Dwie godziny przed planowanym wypłynięciem kapitan James Ferguson otrzymał prognozę pogody. To, że pogoda była zła, mógł potwierdzić wyglądając przez okno. W prognozie otrzymał dodatkową informację, że na trasie powinien mieć sztorm z kierunku Nordwest. Kapitan nie przejął się zbytnio. Prom był słabo obciążony. Poza pasażerami wiózł zaledwie 44 tony ładunku. I nie było żadnych powodów, aby opóźniać wyjście w morze.